Najcięższy ptak Europy latał nad polskimi krainami. Kim był i co z nim się stało? I jaka jest pomyłka i czy w ogóle jest pomyłka w Wielkiej Czerwonej Księdze Zwierząt? O tym w dzisiejszym odcinku. Witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Dzisiaj dalej będziemy omawiać drugą kategorię Czerwonej Księgi Zwierząt, czyli gatunki zanikłe. Dzisiaj na ruszt idzie jesiodr zachodni, z którym się wiąże niesamowita historia, drop i strepet, który pochodzi z rodziny dropi. Ale zanim zaczniemy, przypominam o subskrypcji naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco. A po większą dawkę ciekawych newsów przyrodniczych i zdjęć, zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie codziennie znajdziecie nowe materiały. A teraz zaczynajmy. Jesiodr zachodni. Istny dinozaur czasów współczesnych. Osiąga do 4 metrów długości i 300 kg wagi. Te ryby wpływały do polskich rzek wiosną. W zamierzchłych czasach ponoć było ich tyle, że wystające grzbiety z rzek wyglądały jak droga brukowa. Istnieją donosy, że krzyżacka załoga Malborka omal nie zbuntowała, ponieważ jedli cały czas jesiotra. Jeszcze w XIX wieku Warszawa była głównym dostarczycielem kawioru na carski dwór, a jesiotr był najtańszą rybą na rynku w Warszawie. Nadmierne połowy, coraz gorszy stan rzek i Bałtyku, budowa portów i zapór doprowadziła do tego, że ostatniego jesiotra w Polsce złowiono w 1972 roku. Za ciekawostkę dodam, że można go oglądać w Muzeum Morskim w Gdyni. Jesiotr jest to świetny przykład, że można mieć czegoś nieskończone pokłady i przez brak rozwagi stracić wszystko. Kiedyś w pewnej wsi przy ujściu Drawęcy ikrą jesiotra karmiono świnie, a dzisiaj kawior, czyli solona ikra, jest symbolem luksusu. Lecz wszystko co złe może mieć szczęśliwe zakończenie. I tak jest w tym przypadku. W 1996 roku u wybrzeży Estonii złowiono jesiotra. Jasne było, że jest mowa o ostatnim jesiotrze zachodnim żyjącym w Bałtyku, więc sprawa była dość poważna. Rybę poddano szczegółowym badaniom, a wyniki zaskoczyły wszystkich. Wyszło z nich, że to nie jesiotr zachodni, a amerykański, ostronosy. Pewnie myśli, że zabłądził. Oni też tak myśleli, ale nic z tych rzeczy. Po badaniach obiektów muzealnych wynikło, że jesiotry zachodnie zostały wyparte przez ostronosę w Bałtyku już 800 lat temu. Ta pomyłka jest kluczowa i ułatwia znacznie przywrócenie jesiotra w naszym morzu i rzekach, ponieważ w Kanadzie zachowała się populacja jesiotra ostronosego, dzięki czemu można było sprowadzić ikrę i już w tej chwili jesiotry występują w Bałtyku i zaczynają wpływać do naszych rzek. Drop zwyczajny. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi od 220 aż do 230 cm. Ciekawe jest to, że jest to ptak stadny żyjący w grupach, ale podzielony ze względu na płeć. Preferuje otwarte i rozległe tereny stepowe i rolnicze. Głównie żywi się pokarmem roślinnym, jednak drobne owady czy pisklęta również nie umkną jego uwadze. Bardzo trudno się rozmnaża. Powodem jest to, iż składa tylko 3 jaja rocznie i to jeszcze na otwartej przestrzeni. Jest więc łatwym celem dla drapieżników. W Polsce przestano odnotowywać ten gatunek w 1986 roku. A jeszcze przed II wojną światową na terenie ówczesnej Polski było ich aż 18 tysięcy. W 1958 zostało ich 432, a w 1979 zaledwie 25 sztuk. Wreszcie się obudzono i podjęto próbę ratunku. 14 ptaków zamknięto do woliery. Niestety ktoś włamał się do woliery i zabił 9 ptaków pałką. Śledztwo umorzono przez znikomą szkodliwość czynu społecznego. Niedługo potem przestano widywać te ptaki w Polsce. Niekiedy jednak goszczą w naszym kraju. Na przykład w Parku Narodowym Ujście Warty w 2013 roku udokumentowano przybycie jednego na fotografiach. Strepet. Występuje na obszarach otwartych i suchych. Zamieszkuje pastwiska, pola uprawne i stepy. Strepet jest najmniejszym z dropi. Żywi się małymi owadami i roślinami, a pokarm zbiera z ziemi. Interesujące są jego toki. Podczas nich samiec wydaje prychnięcia słyszane z 500 metrów, w tym czasie podskakuje, tupie nogami i trzepocze skrzydłami. W naszym kraju jest to gatunek zanikły. Jednak w 2012 stwierdzono jego obecność na Lubelszczyźnie. I jest to pierwsze stwierdzenie strepeta w Polsce od ponad 60 lat. To już jest wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, a tym, co Was najbardziej zaskoczyło, podzielcie się z nami w komentarzach. Będzie nam bardzo miło. Kolejne materiały już niebawem. Do usłyszenia, cześć!